No dobra. Zobaczmy, jak się mają sprawy. To reklama naszej książki. Na początku takiego filmu wypada umieścić jakieś mocne, przyciągające hasło. Może nawet szokujące, marketingowe. Nie wymyślimy takiego. Boring! Ale zaczekajcie chwilkę, poznacie naszą historię. Od ponad 8 lat prowadzimy bloga podróżniczego gdziewyjechać.pl i kanał Wędrowne Motyle. Słyniemy z tego, że mamy zawsze dobrą pogodę. Przenosimy się w czasie, mamy ciągle te same plecaki, kochamy zwierzaczki, głaszczemy mury i często wstajemy rano, gdy kury. Nie kojarzymy się ani z memami, ani z wygłupami. Pochodzimy z normalnych domów, w których rodzice ciężko pracowali, głównie fizycznie, a najważniejsza była dla nich edukacja dzieci. Dzięki mamo, dzięki tato, jesteśmy pokoleniem ryżu. Nad Europy Zachodniej. Wszędzie było po kilka, kilkanaście osób na miejsce, nie to co teraz. W naszych klasach było 36-37 uczniów, a w liceum trafiliśmy na siebie po raz pierwszy, sąsiadując przez 4 lata w dzienniku z tym samym nazwiskiem. Skończyliśmy studia, jedne, drugie, trzecie, czwarte, choć finalnie nie pracujemy w zawodach. Jaki z tego wniosek? Od prawie 10 lat połowę naszego czasu wolnego przeznaczamy na podróże. Nie mamy super samochodu, ogromnego kredytu na mieszkanie, nie przepadamy za drugimi gadżetami, ale zdążyliśmy odwiedzić już ponad 50 krajów i 50 dużych miast. Miasto na przykład Majów, w dżungli, zachód na pustyni, wschód nad Angorem, południe w Indiach, świątynie Kioto, Nowy Jork, zorza polarna w Arktyce, tramwaje w Lizbonie, Kapadocja, ściana płaczu, wulkany Indonezji, Beskid Niski, szczep Rzeszyn, lawenda siarka, figi, fiordy, Islandia, Mars. Nieważny już. Ważne, że to wszystko przez większość czasu wolnego umiejętnie łącząc z normalnymi pracami na etacie 20 i 26 dni urlopu i jednocześnie budowaniem naszego bloga. Od lat największego podróżniczego bloga w Polsce. Od kilku lat namawiano nas na napisanie książki. Od kilku lat opieraliśmy się albo nie mieliśmy na to czasu. Teraz, gdy od niedawna nasze życie wygląda jeszcze inaczej, bo podróżujemy nie ponad 50, a ponad 100 dni w roku, czasu mamy więcej, spisaliśmy więc w końcu wszystkie swoje podróżnicze porady, sprawdzone refleksje, pomysły, informacje praktycznie, po to byście w jednym miejscu mogli z nich skorzystać i spróbować samodzielnie. O, tutaj jest ujęcie, jak to spisuje. Nie musicie rzucać niczego, aby ruszać dookoła świata, aby ten świat zobaczyć. Nie musicie zarabiać kokosów, by zobaczyć cuda świata. Naprawdę. Nie musicie podróżować bardzo, bardzo daleko, bo podróże to nie odległości. Podróże to stan, to wrażliwość na miejsca, to umiejętność oderwania się od codzienności bez jej całkowitego porzucania. Dlatego, kupując ją, oszczędzicie od razu kilkaset złotych na pierwszych podróżach. Zachęcamy Was do zakupienia naszej książki Podróżuj Lepiej i ogólnie do tego, by podróżować lepiej niż nie.